Witam w moim programie Wieczne Kino, w którym cofamy się w czasie, zawsze o 100 lat, aby zasiąść w fotelu kinowym i sprawdzić, czym w tych odległych czasach fascynowali się ówcześni amatorzy dziesiątej muzy. Jesteśmy w ostatnich dniach roku 1912, gdy kino jest jeszcze młode i niecierpliwie czeka na pojawienie się kolejnego geniusza, który odkryje dla świata następne dziwy nowego medium. Dziś w kinie mamy okazję obejrzeć Zemstę Kina Imperatora w reżyserii Władysława Starewicza, świeżo objawionego światu geniusza kinematografii. Stanisław Starewicz, pionier, a zarazem niezwykle utalentowany artysta, który na własne potrzeby praktycznie wynalazł technikę animacji poklatkowej. Z zamiłowania był entomologiem i postanowił uwiecznić na taśmie filmowej świat owadów, którym tak bardzo się fascynował. Podczas próby realizacji filmu o żukach jelonkach napotkał na pewną przeszkodę. Gdy włączał lampy, żuki przestawały się ruszać. Wpadł wtedy na pomysł, aby użyć spreparowanych owadów, a ruchy ich nagrać sekwencyjnie klatka po klatce. Wynik eksperymentu przeszedł jego najśmielsze oczekiwania i zainspirował do dalszych prac nad tą techniką. 2 lata po tym wydarzeniu powstaje film animowany Zemsta Kinooperatora. Fabuła filmu opowiada o wiarołomnym małżeństwie żuków. Mąż wyjeżdża do miasta niby w interesach, a ląduje w knajpie z występami tancerek. Żona podczas nieobecności męża sprowadza do domu artystę malarza, swojego kochanka. Mąż podrywa tancerkę, odbija ją w dość brutalny sposób swojemu konkurentowi, który, jak się później okazuje, jest operatorem filmowym, a doznane przez niego upokorzenie prowadzi do tytułowej zemsty. Film zachwyca płynną animacją i bogactwem szczegółów. Owady poruszają się jak żywe. Piszą listy, malują obrazy, jeżdżą samochodami i rowerami. Artysta, malarz, wychodząc z mieszkania, najpierw zakłada kapelusz, a mąż, wyjeżdżając do miasta, dźwiga spakowaną walizkę. Sceny bujek, których nie brakuje w tym krótkim filmie, zrealizowane są dynamicznie i bardzo pomysłowo. Początkowa przepychanka w barze jest tylko zapowiedzią dalszych wyczynów bohaterów, prowadzących w finale do totalnej destrukcji. Rolę bohaterów oczywiście grają owady. Dzięki wykorzystaniu prawdziwych, spreparowanych owadów Władysław Starewicz otrzymał bardzo realistyczny wygląd owadzich bohaterów. Widać nie tylko ręce, nogi, głowę, ale także czułki, skrzydełka, wypustki, chitynowe pancerzyki. Jednym słowem, owady jak żywe. Efekt nie do osiągnięcia przy zastosowaniu modeli lalek wykonanych ręką człowieka. Zemsta Kinooperatora jest zabawną historią poruszającą prawdziwe dorosłe tematy, zrealizowaną rewolucyjną na ówczesne czasy technologią. Film do dziś zadziwił niejednego widza, który siadając do 100-letniego filmu dał mu duże fory z powodu jego wieku. Ale film broni się sam, bez żadnych forów. Nieważne, z której widz pochodziłby epoki. Szczerze zachęcam do obejrzenia.